Przede wszystkim zupełnie zmieniamy myślenie o tym, jak miasto promujemy, bo trzeba wiedzieć, że wcześniej takim dokumentem głównym był dokument strategia promocji Krakowa, ale pomyśleliśmy, że to jest jednak złe myślenie, że ponieważ wiemy, że mieszkańcy są dumni ze swojego miasta, że instytucje, które w mieście funkcjonują, a niekoniecznie są z miastem powiązane, również dużo robią dla jego promocji, powinniśmy raczej mówić o komunikowaniu, a nie o promowaniu. Powinniśmy jak najwięcej osób wciągnąć do tego, żeby były ambasadorami Krakowa i właśnie taki dokument powstał. To jest dokument, który po pierwsze mówi trochę o tym, jaki Kraków sobie wyobrażamy, jaki chcielibyśmy Kraków przedstawiać innym. I to nie jest nasze wyłącznie wyobrażenie, ale to są takie przemyślenia, które powstały w czasie rozmów nie tylko z urzędnikami, ale też z przedsiębiorcami, z biznesem, z środowiskiem akademickim. Opowiadaliśmy o tym idealnym Krakowie i taki Kraków staraliśmy się wpisać w dokument. Natomiast oczywiście jest to dokument urzędowy, więc on również mówi o tym, jak te nasze postępy w realizowaniu strategii będziemy mierzyć, jak chcemy je opisywać i też jakich narzędzi będziemy używać. To jest dokument, który, tak jak mówię, wymagał przede wszystkim przeprowadzenia wielu rozmów i wywiadów, więc myślę, że te prace trwały ponad rok. Trzeba też wspomnieć o tym, że realizując poprzednią strategię, regularnie przeprowadzaliśmy badania, pytając o tym, jak mieszkańcy postrzegają Kraków, postrzegają jego markę, czy są z Krakowa dumni, ewentualnie co im w Krakowie przeszkadza. No i na końcu Rada Miasta zechciała przyjąć ten dokument, więc jest to już dokument obowiązujący. My mamy nadzieję, że to będzie dokument nie tylko do czytania przez urzędników, ale to będzie dokument, z którym zechcą się zapoznać właśnie nasi partnerzy zewnętrzni. No i będzie on jakąś podpowiedzią i ściągą, jak o Krakowie mówić, bo to, co jest ważne, nie ma jednej wizji Krakowa, są opowieści o Krakowie. Każdy z nas ma własny Kraków, każdy z nas chce o nim opowiadać. Chodzi o to, żeby ten główny przekaz był podobny.